Witam serdecznie. Jesteśmy na dwa dni przed galą KSW 52. Mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z głównym trenerem Grzegorza Szulakowskiego, wielokrotnym mistrzem Polski w zapasach, medalistą Mistrzostw Europy, uczestnikiem olimpiady, którą ukończył na czwartym miejscu, Krystian Brzozowski. Witam serdecznie, Krystianie. Witam wszystkich serdecznie. Miło mi, że mamy taki akcent nie do końca MMA przed kamerą. Grzegorz Szulakowski wchodzi za dwa dni do swojej kolejnej walki w KSW. Ty nadzorowałeś jego obóz przygotowawczy. Przeciwnik niełatwy, natomiast no, z pewnością tylko na trudnych rywali na tym etapie kariery można liczyć. Co tobie udało się o Musajewie dowiedzieć przez ten czas, jak pracowaliście z Grześkiem i jaki jest na niego mniej więcej oczywiście game plan? Powiem, z Grześkiem zacząłem współpracować od 3 miesięcy. To niewiele czasu, żeby przygotować go w 100% tak zapaśniczo po tego zawodnika, bo to jest zapaśnik. Także skupiliśmy się nad elementami, na które ma uważać Grzesiek, jak przeciwnik będzie wykonywał, tak? I głównie tutaj skupiliśmy się na obronie nóg. Nie chodziło mi o to, żeby nie dać dojść do nóg, bo tak naprawdę jest łatwo dojść do nóg. Schody dopiero zaczynają się po złapaniu nogi, nóg i tak dalej, przy wykończeniu. I tutaj głównie nacisk był na treningach w wybronie tych nóg i w uchwycie z klamry przy siatce. A jeśli chodzi o przeciwnika Grześka, no walczy schematem, tak jak oglądałem jego wszystkie walki. Walczy właśnie z schematem, tym samym walczy. Ułożyliśmy plan, bo z tego co zaobserwowałem, przeciwnik Grześka ma dosyć mocne i szybkie low kicki, półobrót. Przy siatce robi takie mylące uderzenie, gdzie kończy zejściem do dwóch nóg. I tutaj właśnie był nacisk na tą wybronę nóg. Powiem szczerze, że no, ułożyliśmy plan z Grześkiem, na co mu uważać. I teraz wszystko tak naprawdę zależy od Grześka, bo on sobie to wszystko w głowie poukłada, jak tą walkę ułoży w głowie. Tak jak rozmawialiśmy, jutro jeszcze tak szczegółowo będziemy dopracowywać tą taktykę. Najważniejszą rzeczą będzie to, żeby wyrzucił wszystko z głowy i żeby tylko widział tą walkę, siebie, zawodnika i narożnik i nic więcej. I ułożyć walkę i powinno być bardzo dobrze według mnie. Jeśli będą docierać do niego jakieś bodźce dodatkowe, to mogą się później zacząć schody. A w szczególności pojawiają się takie schody, jak człowiek już jest zmęczony w walce. Pod wpływem zmęczenia, wtedy zaczyna się chaotyka. Dlatego jak człowiek jest, człowiek zawodnik, jak jest skoncentrowany w 100%, to zawsze jest w stanie zachować tą zimną krew w walce. Nawet jakby się nie wiadomo co działo. No, Grzesiek wspominał mi o tym, jak rozmawialiśmy przed chwilą, robiliśmy wywiad, że poza tym, że byłeś główną osobą, która go przygotowywała, która czuwała nad tym obozem, również nazwał cię jego własnym psychologiem. Z tego co widzę, o tym jakby nastawieniu Grzeszka, o którym mówisz, no powiedział całkowitą prawdę i też nad tą sferą mentalną sporo z nim popracowałeś jako wieloletni zawodnik i osoba, która wychodziła do rywalizacji chyba tak niezliczoną ilość razy w życiu, że nie byłby w stanie podać liczby teraz walk zapaśniczych stoczonych. No nie, no powiem szczerze, że ta moja kariera, 25-letnia kariera i tych walk, co nie potrafię zliczyć, turniej i w szczególności robienie tej wagi i tak dalej, to naprawdę dużo człowieka uczy, człowiek zdobywa duże doświadczenia na sferze, na płaszczyźnie mentalnej i fizycznej i tak dalej. Także te doświadczenie przeniosłem na Grześka, dużo rozmawialiśmy i tak dalej, dużo błędów widziałem, dużo wychwytywałem w jego treningu. Zmieniłem troszeczkę sposób treningu, czyli typowo taki trening zapaśniczy. Zaczęły pracować u niego inne mięśnie i po pewnym czasie, jak z nim sparowałem, to naprawdę czułem, jak zaczyna Grzesiek robić się stabilniejszy i silniejszy. Sam to powiedział, że pewniej stoję, ten dynamit jest większy, bo wystarczyło tylko zmienić
małe szczegóły w treningu, mięsień już zaczyna reagować, inaczej pracować i ten efekt, ten progres idzie do góry. Ale tak jak wspominałem, no, od 3 miesięcy współpracuję z Grześkiem. Nie było czasu, bo wiadomo, zapasy to jest sport wszechstronny i tyle tej techniki jest, ataków, wybron, że tak naprawdę to trzeba poświęcić bardzo długo, dużo czasu, a tak naprawdę w tym okresie to tylko skupiliśmy się pod tego konkretnego zawodnika, czyli przeciwnika Grześka i pod niego trenowaliśmy ten wybron, a nie jest powiedziane, bo niespodzianka może być, no Grzesiek też zaczął schodzić do nóg bardzo fajnie, zaczął bardzo dobrze wykańczać nogi. Nawet rozmawialiśmy dzisiaj, nie? Że jak będzie szansa, okazja, nie marnować, brać tą nogę, wiesz jak głowę trzymać, nie założy gilotyny, nie ma szans, wykańczać, próbować, nie pójdzie z tego elementu, przechodzimy do drugiego, nie wyjdzie drugi, przechodzimy dalej, on wie, co będzie dalej, ja z narożnika będę krzyczał, jak będzie taka sytuacja, także, a wytłumaczę mu, po prostu nie bacz się wykonywać tego. Bo tutaj zdobywasz największe doświadczenie w walce. Przy presji, stresie to jest największy wykładnik, bo ja też powtarzałem kolegom z kadry młodszym, że mistrzem świata treningu każdy może być. A tak naprawdę całą wiedzę i doświadczenie to zdobywa się dopiero walcząc na turniejach. I tam należy właśnie, jak jest słabsza walka, należy próbować. Wszelkiego rodzaju techniki, które się nauczyło. Wpadnę, jak to się mówi, stracę punkty, wpadnę, nic się nie stało, ale najważniejsze jest próbować. Będzie okazja, próbować i wykańczać. To, co się nauczyło. A ja jestem pewien, że Grzesiek powinien wykorzystać każdą sytuację, tylko powiedziałem, musi ułożyć sobie tą walkę w głowie, od początku do końca, widzieć tą walkę, jak ona powinna przebiegać, reagować. Na te low kicki też ustaliśmy, jak on ma reagować na to i powinien od razu robić odpowiedź, według mnie. Kontratak. Zawodnik będzie chciał low kickiem kopnąć w nogę Grześka. Grzesiek odskoczy i zawsze po nieudanym ataku zostaje taki ułamek sekundy dekoncentracji u zawodnika. Dopiero po sekundzie zawodnik się zbiera na nowo i buduje tą bazę od nowa, którą przygotował. Tak zawsze po nieudanym chwycie zawsze powinien być kontratak, bo jest taki przestój u zawodnika, jak nie wyjdzie akcja. Także to no, zobaczymy, jak Grzesiek ułoży to fajnie w głowie, wszystko to powinno być dobrze. Dużo jest tych składników zwycięstwa. Ciężko to wszystko ująć w jednym wywiadzie, w jednej wypowiedzi. Nawiązując do współpracy z Grzegorzem, chciałem zapytać, od kiedy tak naprawdę się znacie, bo ta współpraca się nawiązała, zacieśniła, tak jak wspominałeś, 3 miesiące temu. Natomiast obydwoje pochodzicie z tych samych stron, więc kiedy był ten pierwszy raz, kiedy na siebie wpadliście? Zanim odpowiem, to jeszcze dodam taką rzecz, jeśli chodzi odnośnie rywala Grześka. To jest zawodnik prosty. Oglądamy go, tak? Jest low kick, półobrót, cep, po cepie zejście do dwunóg i obijanie. Tam nie ma dźwigien, tam nie ma brazylijskiego jiu-jitsu, z tego co zauważyłem. Tam jest tylko, żeby obić, albo przeciwnik, żeby odklepał, albo sędzia przerwie walkę. I on tylko na tym bazuje. Tylko na tym bazuje. Schody by były, jakby Grzesiek miał takiego zawodnika jak Romero, wszechstronnego. W każdej sytuacji, w każdej pozycji umie się odnaleźć, umie wykorzystać sytuację. Tu byłyby schody. Ale tutaj to tak naprawdę Musajew walczy schematem i tak powiedziałem, jak ułoży w głowie, to powinno być dobrze. A z Grzeszkiem znamy się praktycznie od urodzenia, bo jego ojciec z moim ojcem się kolegują, także praktycznie z jednej ulicy jesteśmy. No, ja zacząłem trenować w wieku 10 lat. Grzesiek tam dosyć później przyszedł. Tam, jak to się mówi, przeszedł przez tą salę zapaśniczą. No i później przeszedł na MMA, zaczął robić swoje. Największym błędem i największą zmorą dla zawodnika to jest, jak zawodnik nie ma trenera.
Rzesiek nie miał tego trenera i dlatego to cały czas mu tak wszystko to ciężko przychodziło. Teraz podejrzewam, że się zmienił, już teraz nawet się dużo zmienił, co mi się podoba, i no i myślę, że no, ta współpraca będzie na pewno trwała, bo dużo podopiecznych mamy teraz. A jak ja przyszedłem 3 miesiące temu, to naprawdę bardzo, bardzo dużo zawodników doszło i też poprzychodzili, co niektórzy z klubu, z tego co się wywodziłem. Czyli jakby za tobą poszli do Grześka? Tak. Powiem to też są zawodnicy, którzy wcześniej trenowali zapasy, a teraz chcą przejść na MMA, czy? Tak, jest część zawodników, którzy przestali trenować zapasy i przeszli na MMA. Są zawodnicy, którzy przeszli bezpośrednio z klubu do mnie, bo planujemy w przyszłym roku otworzyć sekcję zapasów. I też będę prowadził treningi czysto zapaśnicze, bo na tą chwilę prowadzę zapasy pod MMA. Tylko uczę chwytów, które są przydatne do walki w MMA. A tak naprawdę, jeśli chodzi o czyste zapasy, to tego jest mnóstwo i no, bo trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. To z pewnością, a gdyby, załóżmy, pojawiła się osoba świeża na treningach, ty widzisz w niej szczególny talent do zapasów, polecałbyś pójście w te zapasy na 100%, czy jednak połączenie tego z innymi sportami walki? Powiem szczerze, że najlepszą bazą u młodego zawodnika, przychodzi świeży zawodnik, oczywiście, że widzę, że ma predyspozycję, to widać od razu po koordynacji ruchowej. Zapasy, tak jak wspominałem, zapasy jest sportem na tyle ciężkim, że tam trzeba trenować wszystko tak naprawdę. I różnego rodzaju... Trzeba być po trochę siłaczem, po trochę akrobatą, prawda, biegaczem długodystansowym. I to jest najlepsza baza, tak? I jeszcze do tego, ucząc się elementów technicznych w zapasach, to taki zawodnik jak przychodzi później do EMA, to naprawdę jest mu bardzo lekko się dostosować do tej walki. Gorzej jest na odwrót, tak? Ktoś trenował te EMA, brazylijskie jiu-jitsu i tak dalej i później próbuje uczyć się zapasów w stylu wolnym. Bo tak naprawdę no, mówimy tu o stylu wolnym, bo powiem, też oglądam swojego bardzo dobrego kolegę, któremu kibicuję całym sercem, Damianowi Janikowskiemu. Jest ciężko mu się tam tak dostosować. Widzę, że jest mu ciężej, bardzo, dużo ciężej. Przez tą różnicę, że kiedyś chwytał tylko górę, a teraz musi bronić, chwytać wszystko tak naprawdę, nie? I też widać, że jeszcze tą blokadę u niego, że boi się zahaczyć tej nogi. No. No tak, no bo zakładam, że na zawodach klasyka to pewnie albo dyskwalifikacja od razu, albo... Zostaje w człowieku i to naprawdę. No i tak jak wspominałem, że naprawdę bardzo dużo czasu trzeba poświęcić i łatwiej właśnie takiemu wolniakowi się przerzucić na MMA. Wystarczy, że przytrenuje troszkę. Ktoś konkretny potrenuje z kimś konkretnym boks, trochę jiu-jitsu i taki zawodnik już jest gotowy do walki. To tak jak patrząc Joe Romero, tak, Kubańczyka. Raz, że świetny zawodnik, świetnie technicznie wytrenowany, to jeszcze na dodatek już wrodzony boks miał. I on tak bardzo nieprzewidywalny. Właśnie mówiłeś o tej schematyczności, jak to ująłeś Musajewa, natomiast u Romero tak naprawdę z każdej strony może jest zagrożenie, prawda? Dokładnie, cały czas, wszystkie walki jego śledziłem, no niesamowity gość, niesamowity. No, nie mogę się nie zapytać o Joela, ponieważ jest on chyba trochę starszy od ciebie, ale jest szansa, że mogliście gdzieś kiedyś rywalizować, chociaż ty w niższej kategorii aniżeli on, natomiast spotkaliście się kiedyś na jakichś zawodach? Spotykaliśmy się na Mistrzostwach Świata, on walczył zawsze kategorię wyżej, jedną kategorię wyżej, także się nawet się znamy, także w porządku człowiek. Czyli ten jakby image, który on ma jakby na świecie, w mediach, również jest w stosunkach prywatnych się utrzymuje, tak? To nie jest człowiek o dwóch twarzach, który jest sympatyczny i uśmiechnięty przy kamerze, a gdzieś tam później jest inaczej. Nie, powiem szczerze, że człowiek, który chce osiągnąć cel z najwyższej półki, jakim jest medal olimpijski,
to powiem szczerze, że taki człowiek to musi mieć poukładane w głowie, wszystko uporządkowane i tak naprawdę musi być sobą. Nie może przybierać dwóch twarzy, bo taki zawodnik nie osiągnie sukcesu. I to jest prawdą. I bo powiem szczerze, że znam dużo zawodników, medalistów olimpijskich i powiem, że wszyscy są, jak to się mówi, no, do rany przyłóż. Nie spotkałem się z zawodnikiem takim, który by miał jakieś odchyły, a miałby medal olimpijski. Ta droga, która doprowadza do tego miejsca, jest wybrukowana dużą ilością dziur, kłód, więc jak ludzie potykają się o te same albo podobne przeszkody, to później też nawiązują między sobą niepowtarzalną, emocjonalną więź. Właśnie, bo to uczy człowieka, tak? Poprawianie błędów, niwelowanie ich, żeby osiągnąć właśnie ten medal olimpijski, to jest nauką. I człowiek się uczy, potrafi zniwelować to wszystko. To też poprawia, jak to się mówi, swoje słabe strony, wyrzucając je, a po pewnym czasie całkowicie się ich pozbyć. I później taki człowiek, który zawodnik, który chce osiągnąć sukces, zdobywa ten medal, to jest tak naprawdę dobrym człowiekiem. Który walczy o swoje. Który walczy o swoje. Dla swoich. Nie gra kogoś innego, tak jak co niektórzy to robią. Tak jak redaktor, tak jak nie opłaca się, bo to ma krótkie nogi i pójdzie masa energii, tak naprawdę, dużo poświęcenia, a cel niezrealizowany. Tak właśnie. Czyli trash talk, wszystkie tego typu elementy też generalnie nie przepadasz zapewne za tym, wolisz sportowe podejście zawodników do siebie. No pewnie, że tak. Bo tak naprawdę, no, bo to chodzi, jak ktoś sportowo podchodzi, fair play i jest sobą, to tak naprawdę to jest najbardziej opłacalne zachowanie i tak dalej. To tak jak powiedziałem, no udając tam kogoś i czy tam drugą twarz. Nawet jak zawodnicy sobie gdzieś tam, powiedzmy, no, ubliżają, mają jakiś problem ze sobą przed walką, to i tak potem po tej walce i tak jest ten moment katarzis, emocje są tak silne, że nie da się nie podejść, nie podać ręki i można takie przykłady, w których ktoś kogoś, nie wiem, przysłowiowo opluł, to na palcach jednej ręki, ale tak naprawdę zawsze jest jednak zbita piątka i przejście do kolejnej walki. Pewnie i to nawet u nas takie sytuacje się zdarzały na kadrze. Że kłóciliśmy się, nieraz dochodziło do bójek, a później najlepsi koledzy. W walce nie ma kolegów, wiadomo. W walce nie ma kolegów, każdy wygra, walczy dla siebie. A po walce jak najbardziej możemy być przyjaciółmi. Dużo żeśmy w tym temacie powiedzieli. Ciekawy temat, na pewno go rozwiniemy, jak będziemy mieli okazję jeszcze się kiedyś spotkać, do czego mam szczerą nadzieję. Wracając do jakby tematu, który obgadywaliśmy wcześniej, chciałem zapytać o Grześka, tak naprawdę od ciebie, mianowicie ty sprawiłeś, że zapasy Grześka weszły na nowy poziom. Czy uczysz się też czegoś od Grześka jako jego trener? Czy jest jakiś obszar, w którym ty się rozwinąłeś jako człowiek, jako sportowiec po zacieśnieniu tej współpracy właśnie z Szulakowskim? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o zapasy Grześka, także tak jak wspominałem, będziemy współpracować, jeśli chodzi o mnie. Aktualnie jestem żołnierzem zawodowym i no, powiem szczerze, że no, nie mam czasu, na swoje treningi, tak? Żeby na przykład potrenować grappling czy jiu-jitsu, bo nie mam na to czasu. Ale wygospodarowałem czas dla Grześka, dla tej młodzieży, która tam jest, żeby im przekazać tą wiedzę. Bo tak naprawdę, tak jak redaktor wspomniał, czy ja bym mógł wystartować tam gdzieś w MMA i tak dalej. Nie, powiem szczerze, że no na razie nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na razie nie czuję. Powiem, że tyle się już nawalczyłem, że do tej pory powiem, że no... Odczuwasz jeszcze te walki? No, naprawdę. Teraz fajnie się czuję, jak trenuję, przekazuję wiedzę. Wiem, że dobrze to robię. I to jest jedyna rzecz, której jestem pewny w 100%. A ciężko znaleźć takiego człowieka, który by był pewien w czymś w 100%. Ale to jest jedyna rzecz, w której czuję się w 100%. Jak przekazuję tą wiedzę, tą technikę nauczam, to rozbijam to wszystko na atomy. I bardzo moi podopieczni fajnie, to szybko i sprawnie się uczą tego.
fajnie wykonują, szybko im to przychodzi, bo to jest tłumaczone od A do Z. I jest ten progres, widać. No jest jeden problem u nas w klubie, że jest, jak to się mówi, za dużo zawodników, a za mała sala na tą chwilę. Może w przyszłości się zmieni. A dopiero co ta sala była zmieniana, nie? Była zmieniana. 123 innych zawodników. No to już tak. Kosmos. Jeszcze no, Namysłów jest, nie jest miastem wojewódzkim, nie jest miastem dużym, jest miastem, nie wiem, powiatowym. Kurczę, akurat jestem z województwo obok, ale w Namysłowie jeszcze dłużej nie zabawiłem, więc taka liczba w dużym mieście robi wrażenie. Natomiast w mieście mniejszym, takim jak Namysłów, no to szczęka opada, nie? No, dziękować tylko Grześkowi, on to zapoczątkował. Zwerbował tych wszystkich zawodników. Że zostali, to świadczy o tym, że Grzesiek robi dobrą pracę, tak? Tylko brakowało tego elementu, tych zapasów, dodania tej kropki nad i, która jest bardzo ważna. Krystiana, byłeś kiedyś na gali KSW jako widz, jako trener, wcześniej niż na tej 52? Nie, nigdy nie byłem, zawsze tylko oglądałem w telewizji. Ale zacząłem oglądać wtedy, kiedy mój dobry kolega zaczął walczyć. Wcześniej nie oglądałem, ale zacząłem oglądać, jak Damian Janikowski zaczął walczyć. Zacząłem coraz więcej tych walk oglądać i później śledzić innych zawodników. A tak naprawdę to jestem pierwszy raz na żywo i to jeszcze w narożniku jako trener. Także fajny zaszczyt. Cieszę się z tego powodu. No to życzę, żeby ta misja w sobotnia była udana, żeby ten pierwszy raz nie był ostatnim, żeby był fantastycznie wspominany w tej sytuacji. Jeszcze pytanko o Damiana Janikowskiego właśnie na etapie, na którym Damian zdecydował się na wejście w MMA, w ten sport. Ty jako jego dobry znajomy, to MMA jeszcze wtedy nie było tak blisko ciebie jak teraz. Jak się czułeś? Sądziłeś, że to jest dobra decyzja dla niego, żeby taki ruch wykonać? Jako kolega powiedzmy z maty, może nie ten sam styl zapasów, ale jednak dyscyplina bardzo, 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 chyba najbardziej zbliżona. Zależy jak na to spojrzeć. Z jednej strony jestem za tym. To znaczy jestem za tym. Jeśli chodzi o niego, on zrobił wszystko. Zrobił wszystko. Może bym pół na pół, jakby on nie zdobył tego medalu olimpijskiego. No to miałbym podzielone zdania, ale on zrobił wszystko w zapasach tak naprawdę i jak najbardziej popieram, że przeszedł tutaj. Kolejny krok przed nim w tej długiej, niełatwej drodze. Kto wygra to starcie? Szymon Kołecki czy Damian Janikowski? Wiem, że ciężko tutaj o obiektywizm. Natomiast poteoretyzujmy, a klatka zweryfikuje. Powiem szczerze, że no, nie mam zdania, bo Szymona też znam bardzo dobrze. Też wspaniały człowiek. Nie powiem, nie wypowiem się. No. Nie ma sprawy, nie ma nie, nic na siłę, Krystianie. Ja traktuję tą walkę jako coś wyjątkowego. Wiadomo, każdy wie, że mamy dwóch medalistów Igrzysk Olimpijskich. Dla mnie to też ma takie prywatne znaczenie, ponieważ moi rodzice, którzy czasem sceptycznie, czasem mniej sceptycznie odnoszą się do mojej pasji związanej ze sportami walki. To jest chyba taka pierwsza walka, w której oni znają dobrze obydwu zawodników i żaden z tych zawodników nie jest żadnym freakfighterem, aktorem, więc to jest taki fantastyczny wymiar tej walki, że mamy sport na najwyższym poziomie i dwóch gości, którzy musieli się jednak przetransformować ze swoich dyscyplin do tego ciężkiego MMA. Powiem szczerze, no, ten ciężary, ale Damian trenował jednak ten sport walki. Kontaktowy, prawda? Kontaktowy, ten sport walki. Tak, się zaczyna jednak od stójki, prawda? Podobnie jak MMA. Tak, a jeśli chodzi o Szymona, to fajnie, miło mnie zaskoczył na ostatniej walce, bo żeby nie skało, to tak fajnie trzy razy do dwóch nóg zszedł z obaleniem Pudzianowskiemu, gdzie bym się nie spodziewał. Czyli ktoś robi dobrą robotę z nim. Nie boi, chyba nawet wiem kto. Nawet to było widać, że nie bał się prób tych dość. Umiem, jestem pewny, że potrafię. Nastawiam sobie przeciwnika, tak, szukam sobie tej sytuacji i bach. Tak mocno szedł po tej nogi. Tak, że aż chyba tam dwugłowy, tak? Się zerwał czy naderwał.
A co do, a wracając do walki, Damian, Szymon, to będzie ciekawie. Powiem szczerze, że jak... No, podejrzewam, że Szymon będzie atakował nogi Damianowi. Że będzie chciał, nie będzie chciał stać z nim, tak? Nie będzie. Zobaczymy, czy to się stanie faktem. Dziękuję bardzo, Krystianie, za fantastyczny wywiad. Jeśli chciałbyś jeszcze coś przekazać do kamery, no to zapraszam. Chciałem pozdrowić wszystkich zawodników, swoją rodzinę. I fanów In The Cage. Dzięki wielkie, Krystian. Piąteczka.